Rozwój infrastruktury drogowej, a także budowa nowych kanalizacji to nie jedyne projekty, które gmina Skarbimierz obecnie realizuje dla mieszkańców. Ostatnio wykonaliśmy modernizację instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w byłej szkole w Zwanowicach. W ramach tego też zainstalowaliśmy ogrzewanie elektryczne. Też ukończyliśmy remont kapitalny dachu na budynku byłej szkoły w Żłobiźnie wraz z dociepleniem tego dachu. No, kontynuujemy budowę chodnika w Łukowicach Brzeskich wzdłuż drogi powiatowej. Zapytaliśmy mieszkańców Łukowic Brzeskich, co sądzą o wykonaniu zaplanowanych inwestycji na ich terenie. Było w fatalnym stanie technicznym. No, przez te chodniki gmina poprawiła bezpieczeństwo pieszych, prawda? No, tak można powiedzieć. Przyjechałam pierwszy raz, to było to tragicznie, a teraz myślę, że będzie o wiele ładniej, tylko na razie jeszcze nie jest wykończone. Na razie robią, dobrze będzie. Chodnik będzie, to już będzie bezpieczniej chodzić. Będzie teraz bezpieczniej, auta nie będą takiego problemu stwarzać. Bardziej bezpiecznie jest po prostu w Łukowicach teraz, jak są te chodniki. W planach gminy są już kolejne projekty, które z pewnością poprawią jakość i komfort życia mieszkańców. Ogłosiliśmy nowe przetargi. Jest to budowa chodnika w Skarbimierzu Osiedlu przy ulicy Dębowej, budowa kanalizacji sanitarnej. W dalszym ciągu rozbudowujemy tą kanalizację sanitarną też na terenie Skarbimierza Osiedla, ulica Brzeska, Polna i Kwiatowa. No i w poniedziałek ogłosimy przetarg na przebudowę dróg ulica Cisowa w Skarbimierzu Osiedlu, a także drogi wewnętrzne w Brzezinie i w Małojowicach. Plany budowy nowych kanalizacji są pozytywnie odbierane przez mieszkańców Skarbimierza Osiedla. Na pewno mniejszy koszt odprowadzania odpadów, prawda? No bo na razie to na 6 ludzi to wychodzi około miesięcznie 480 zł. Woda i wszystko odścieki jedną do kanalizacji, proszę. Nie trzeba nic, martwić się o nic. Chyba w każdej sytuacji, nie? Dorosłego człowieka, jeżeli kanalizacji nie ma, no to trochę kiepsko jest, nie? No ale tak to, no nie wyobrażam sobie na pewno życia bez kanalizacji, no. Bo byłoby kiepsko. Miejmy nadzieję, że w kolejnych miesiącach mieszkańcy również będą mogli się cieszyć z realizacji nowych inwestycji na terenie całej gminy Skarbimierz.